Inwestycja ma obejmować wykonanie robót melioracyjnych na kanale północnym, tuż przy wejściu do Parku Majkowskiego. Chcemy e, może zrewitalizować kanały, e, które, które od strony północnej otaczają Park Miejski. Chcemy w tym miejscu, aby powstała fontanna. Chcemy także, aby te dwie kładki betonowe, które takie nieestetyczne, ten taki mostek, w którym wchodzimy do Parku Miejskiego, chcemy zastąpić ładnym metalowo-drewnianym mostem. Zmodernizowana część ma cieszyć jeszcze w tym roku. Fontanna, która będzie znajdowała się na jednym ze zbiorników wodnych, będzie podświetlana. Powstanie też kilka miejsc parkingowych, a wzdłuż ulicy parkowej zaplanowano budowę chodnika. To kolejne prace mające na celu rewitalizację parku. Przypomnijmy, że pierwsze prace rozpoczęto tutaj w 2009 roku.